16 stycznia 2021 roku na polską stronę Fundacji SCP wrzucony został artykuł, który wstrząsnął całą społecznością SCP. Obiekt ten został przetłumaczony na angielską, francuską, japońską, włoską, chińską filię SCP i wiele więcej stron. W komentarzach w dyskusji pod artykułem rozgorzała zacięta walka osób, które kochają ten obiekt i osób, które go nienawidzą. Nawet sam DJ Cactus, jeden z ważniejszych członków oryginalnej strony SCP, przyszedł na polską wiki, aby skonfrontować to arcydzieło. Dziś przedstawię wam, czym jest ten polski SCP, który wstrząsnął całą fundacją. Ale zanim dowiecie się, czym jest ów niesławny obiekt, trochę kontekstu. Jak zapewne wiecie, raporty Fundacji SCP to zwykle przerażające opowiadania, które wywołują w czytelnikach wiele emocji i przyprawiają o nieprzespane noce osoby o słabych nerwach. W tym gronie horrorów jest jednak zakątek zwany obiektami joke. Od lat obiekty z rozszerzeniem J w swojej nazwie stanowiły kontrę dla powagi Fundacji. Są to bowiem obiekty żartobliwe, które mają cię rozśmieszyć swoimi przemyślanymi żartami bądź czystą głupotą. Nierzadko zdarza się, że obiekty J, mimo że zabawne, są zwykłym shitpostem. Dobrym tego przykładem jest choćby SCP-6000J, który jest całością książki The Great Gatsby, autorstwa Francisa Scotta Fitzgeralda, tylko ze zmienionym imieniem postaci Gatsby na SCP-6000 J. Gatsby. To jest dosłownie całość książki skopiowana w formacie SCP i ludziom się to spodobało. To było całkowicie absurdalne i przez to zabawne. Polska filia SCP też może się pochwalić wieloma irracjonalnymi i absurdalnymi konceptami, takimi jak twoja stara w przechowalni, proszek do prania, żółw Diego, co poruchał to jego, socjalizm czy kot naukowiec. Temu ostatniego chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się trochę bliżej. SCP-PL021J został napisany przez Misia, zwanego także jako Arcydzięgiel, i opublikowany został na wiki 5 lat temu. W tym raporcie żart polega na tym, że kot jest naukowcem i tyle. Nazywa się dr Leon, ale pracownicy po kryjomu nazywają go Łapuś. SCP-PL021J miał. Nie może zostać dopuszczony do tego dokumentu z powodu wysokiego prawdopodobieństwa jego focha. Obiekt jest świadomy, a jego poziom inteligencji jest określany jako delikatnie powyżej twojego. Tak, twojego. Po zobaczeniu przez obiekt kubka czy szklanki, obiekt wykona próbę zrzucenia go na ziemię. Po skierowaniu pytania o przyczynę tego zachowania, obiekt odpowiedział. Nie jest pytaniem, czy szklanka jest w połowie pusta, czy pełna. Pytaniem jest, jaka szklanka? Raport ten został przyjęty bardzo ciepło, z oceną 48 plusów na chwilę obecną. W dyskusji pod artykułem ludzie wypowiadają się zwykle pozytywnie o kocie naukowcu. Dr Blackpiece, Larry, zasugerował jednak następującą rzecz. Weź dorzuć do tego jakieś słodkie zdjęcie kotka i kupiłeś mnie. Nie wiedział wtedy, jak bardzo tragiczna w skutkach będzie ta decyzja. Minęły 4 lata. Arcydzięgiel jest administratorem strony SCP Wiki. I jako odpowiedzialny administrator strony pisarskiej 16 stycznia 2021 roku wrzucił kolejny artykuł żartobliwy, ponownie związany z kotami. Nazywa się SCP-PL Kot J. I to on miał wstrząsnąć całą społecznością SCP. Nie tylko polską wiki, ale zagranicznymi. Każdy miał poznać raport Kot J. Oto on. Tak! Dokładnie. Najbardziej kontrowersyjny raport SCP wszechczasów to zdjęcie kota. Tylko jedno jebane zdjęcie kota. To jest po prostu bardzo ważny eksperyment, mający zadać pytanie, czy kot wystarczy, by praca była pozytywnie oceniona. To nawet nie jest śmieszne, to jest PL021J miał, tylko jeszcze mniej śmieszny. To jest tak kompletnie idiotyczne, że może zadziałać. I jak się okazało, nie zadziałało. Ponieważ to był tylko i wyłącznie obrazek kota, zaczął on dostawać dużo minusów, aż w końcu strona miała zostać usunięta 2 dni później, 18 stycznia, z powodu niskiej oceny. Jednakże, pojawił się bohater. 16 stycznia użytkownik Draven Adams napisał SCP-PL6470J, mem z kotem, niebezpieczne, który naśmiewał się z faktu stworzenia raportu, w którym znajduje się tylko obrazek kota, a także zawarł nawiązanie do administratora, doktora Maxwella, rozpoczynającego procedurę usunięcia raportu. I tu zaczyna się zabawa.
ponieważ SCP.pl Gato J miał pozytywną ocenę na wiki i ponieważ bezpośrednio łączył się z SCP.pl Kot J, administracja zdecydowała się, że nie usuną kod J, a tylko go zarchiwizują, bo tak działał stary system archiwizacji. Jeśli praca jest do dupy, ale jest ważna dla istnienia innej pracy, nie usuwa się jej, tylko archiwizuje. Po jakimś czasie jednak ludziom zmiękły serduszka i na PL kod J znowu zaczęły spadać fale plusów i na chwilę obecną ma on 16 ocen na plusie. Ale to tylko na polskiej wiki. Na przestrzeni 2021 i 2022 roku SCP.pl Kot J został przetłumaczony na wiele języków. A przez przetłumaczony mam na myśli po prostu wrzucono jego obrazek na inne strony SCP. Rozpoczął się chaos. Na oryginalnej angielskiej wiki Kot J ma aktualnie aż 63 plusy i aż 98 wpisów w dyskusji pod artykułem. Niech nie zmylą was jednak te pozytywne oceny. Łącznie głosowało 279 osób, co oznacza, że z tych wszystkich ludzi aż 108 użytkowników dało Kotkowi minusa. Ludzie byli oburzeni. Niech rozpocznie się rzeź. Ale zanim przejdziemy do dyskusji pod artykułami o Kot J, wbrew temu, że to totalny shitpost bez wysiłku, składający się tylko na wrzucenie pieprzonego zdjęcia kota na wiki, to na wszystkich stronach ma on pozytywną ocenę. No dobra, prawie wszystkich. Wyjątkami są francuska i japońska wiki. Na francuskiej ma ocenę minus 6, a na japońskiej... Zgadnijcie ile. Zgadnijcie. To jest ciężkie pytanie. Tak, poprawna odpowiedź to minus 100! Minus 100! Oni chyba naprawdę nie lubią kotów. SCP.pl Kot J był takim hitem, że nawet dostał swojego własnego fanarta od użytkownika NebulStar, który ma aktualnie więcej plusów niż oryginalny artykuł i nazywa się Kot Art. A Kot Art dostał swojego własnego fanarta o nazwie Kot Art Art, który też już ma prawie więcej ocen niż oryginalny Kot J. Ludzi popierdoliło! Ten żart faktycznie się powoli wymyka spod kontroli. Nie, to nie powód, by go usunąć. Nie. Tak. Doszło to do takiego stopnia, że z dupy DJ Cactus, twórca takich legendarnych artykułów jak SCP-3000 czy SCP-4444, pojawił się nagle w dyskusji polskiego artykułu, pisząc: nie mogę zaprzeczyć, to bardzo uroczy kot. No kurde, DJ Cactus u nas? Z radością witam i pozdrawiam. Błogosławię cię, mój towarzyszu Polaku. Nie mieszajcie mnie w ten shitpost. Kto by wygrał? Strona pisarska ewoluująca przez dekadę celem docenienia wspaniałego przedstawiania historii w wielu formach i stylach, reprezentująca jeden z jedynych projektów pisarskich, które przetrwały z początku drugiej dekady XXI wieku, czy dosłownie zdjęcie kota. To zdjęcie kota ma więcej ocen i komentarzy niż ty kiedykolwiek będziesz miał w życiu. Ktokolwiek mówi, że prawdziwe życie nie jest zabawne, nie widział dyskusji na temat Kot J. Perła polskiej komedii. Gdybym mógł, dałbym więcej niż plus jeden. Ta perełka doprowadziła mnie do niepohamowanego napadu śmiechu. Humor tego skipa jest na niezwykle wysokim poziomie. Gdyby powstawały 001 obiektów joke, jestem pewien, że ten byłby jednym z nich. Niebanalne użycie formatowania, wiele plot twistów oraz nawiązań do popkultury, a także przearcyzabawny humor charakteryzujący ten świetny raport. Pozdrawiam autora tego genialnego dzieła sztuki i bardzo dziękuję mu za wieczór pełen wrażeń. Dyskusję pod oryginalnym artykułem i tłumaczeniem Kot J można z czystym sumieniem nazwać wojną. Wojną między osobami, które uważają, że zwykły obrazek kotka jest wystarczająco zabawny i abstrakcyjny, aby dać mu pozytywną ocenę, i między osobami, które uważają wręcz przeciwnie, że nie ma w tym nic zabawnego i na stronie SCP Wiki nie ma miejsca na artykuły, w które nie wkłada się żadnej pracy. Niektórzy porównywali kota do wcześniej wspomnianego SCP-6000J. Jedni mówili, że ten absurd jak najbardziej nadaje się na artykuł, inni, że właśnie dlatego się nie nadaje. Już rozumiem. Prawdziwym żartem byliśmy my. My, którzy bierzemy siebie samych tak poważnie na tym małym skrawku internetu, że widzimy zdjęcie kota i mówimy, że nie lubimy go tylko dlatego, że to tylko zdjęcie kota. Skonstruowaliśmy iluzję złożoności wokół siebie samych i dlatego mamy poczucie, że musimy odrzucić proste przyjemności egzystencji. Ten kot sprawił, że się uśmiechnąłem.
I to wystarczy. Plus jeden. To ironiczne, że mówisz o samopowadze w samopoważnym i niezwykle corny stylu. Prawie zapomniałem, że to się tyczy plusowania zdjęcia kota. Ta, myślę, że ironia była celowa. Całkiem przekonujący argument za usunięciem systemu archiwizacji. A, to jest okropne! Plus jeden. Otworzenie zakładki dyskusji pod tym artykułem było błędem. Boję się tego kota. Minusuję, dopóki nie przemogę swojego strachu. Pojawiło się dużo w miarę poważnych odpowiedzi od takich twórców jak na przykład Shaggy Dreadlocks, który stwierdził, że tego typu artykuły i shitpost nie są zdrowe dla strony i nie powinny się na niej znajdować. Diorix z kolei napisał, że jest to taka nicość kontentu, że graniczy z byciem obraźliwą. Osobiście uważam, że jakkolwiek eksperyment ten wyniknął najpewniej z losowej chęci shitpostu, żeby zobaczyć, co się stanie, to nieironicznie uważam, że dobrze on pokazał, że ludzie nawet zwykłe zdjęcie kota są w stanie uznać za odpowiednie do pozytywnego oceniania na witrynie pisarskiej. Choć w zasadzie tę samą zależność pokazał 6000 J pół roku później, 9 września 2021, to nadal była to przystępniejsza i bezpieczniejsza forma shitpostu. Uważam też natomiast, że na wiki jest miejsce tylko na jednego PL-kot-J. To nadal jest strona pisarska i nadal skupia się na w miarę poważnym storytellingu. Król może być tylko jeden. I dopóki ma się dobrze, pozostanie jedynym tego typu eksperymentem. To był polski SCP, który wstrząsnął całą fundacją. Ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.